Szanowni Państwo, jeszcze jedno zdjęcie. Tak. Wspólnie obejrzymy film, który przyniósł drugie miejsce. I nie zdążył przejść, a z automatu Niemiec pociągnął. Ojciec skłonił i wozem przykopał się przynieść z kuli cielęce zgarbowania na buty. Już dzień wcześniej mówił, że jedzie rano i brat to usłyszał i też rano wstał i szykował się z ojcem jechać po te skóry. Ale ojciec mówi się w domu. Nie chciał, żeby jechał. I później ojciec tylko przyjechał i zaraz było u nas w domu słychać strzały. I ojciec się matki pytał, Rysiek jest? Nie ma Rysia. Niedobrze. Tak wszystko mam przed oczami, jakbym widziała teraz, jakbym widziała to wszystko, jak to się działo. Poszedł już, bo jak Niemcy jechali. Tam ci uciekli, on nie uciekł, bo się niczego nie spowiadał, że wcale nie jest winny. No to, a one rozwścieczone z jamy koło Ostrowa z pacyfikacji jechały.